Te plakaty i ogłoszenia wisiały na murach budynków i słupach ogłoszeniowych w Końskich w latach 1914-1921. Zbiory są znakomicie zachowane i oddają klimat tamtych lat. Od piątku wystawę z plakatami można oglądać w Bibliotece Publicznej w Parku Miejskim w Końskich. Naprawdę warto. Wystawa pochodzi ze zbiorów Muzeum Regionalnego PTTK Końskie i została przygotowana z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. A jak mówi nam Wojciech Pasek, tego typu smaczków w muzealnych zbiorach jest o wiele więcej. Wydobyliśmy z magazynów naszych muzealnych zbiór około 200 plakatów i obwieszczeń z okresu kształtowania się polskości. No i ostatnich lat, gdy Polska była pod zaborami, gdy Końskie były pod zaborami, bo wszystkie te dokumenty dotyczą stricte no, miasta Końskie. We współpracy z biblioteką postanowiliśmy w jakiś sposób uczcić stulecie tej niepodległości naszej i stąd ta wystawa. Powiem, że klęska urodzaju, bo zdecydowanie więcej mamy dokumentów niż przestrzeni, na której mogliśmy je pokazać. Także nasz prosi się, żeby ziściły się marzenia regionalistów i żeby Końskie miało jakąś godną prawdziwego muzeum siedzibę na placówkę muzealną. I wtedy można by było podczas stałych wystaw, czy nawet czasowych, eksponować właśnie podobne dokumenty, które są w zasobach Muzeum Regionalnego PTTK w Końskich. Wśród zbiorów można zobaczyć prawdziwe perełki, z którymi zapoznać powinien się każdy koneczanin. My wypatrzyliśmy na przykład plakat zapraszający na pierwsze piłkarskie derby powiatu koneckiego, czyli mecz Końskie kontra Radoszyce. Wszystkich, którzy chcieliby obejrzeć to i mnóstwo innych podobnych arcyciekawych ogłoszeń, zapraszamy do biblioteki. Wystawę mogą zwiedzać także zorganizowane grupy, na przykład szkolne. Oprócz biblioteki organizatorem wystawy są Muzeum Regionalne PTTK Końskie oraz Komisja Opieki nad Zabytkami przy PTTK. Można ją oglądać przynajmniej do połowy października.